Najlepszy piłkarz, z jakim grałeś w Śląsku Wrocław? Nie umiem na to odpowiedzieć. Wszyscy piłkarze, z którymi tutaj grałem, byli absolutnie dla mnie wyjątkowi. To może najtrudniejszy rywal na treningach? Darek Sztylka, bo miał długie nogi. Jarek Foyt, bo zawsze mnie deptał. Piotrek Celeban, bo zawsze nigdy nie odpuszczał. I Mario Pawelec, który nawet jak go już szukiwałem, to zawsze wślizgiem mi wybrał piłkę, więc myślę, że oni. Twój ulubiony gol w barwach Śląska? Mój ulubiony gol w barwach Śląska Wrocław. Zawsze będą mi dwie bramki przypominały tutaj o Porozką, kiedy robiłem kołyskę dla swojej córki, która się urodziła we Wrocławiu, więc one zawsze mi będą towarzyszyły, ale taki jeden, wiesz co, niech będzie z Górnikiem Łęczna w 90 minucie, który dał nam zwycięstwo. Mecz, który najlepiej wspominasz? O, dużo ich mam naprawdę. Podejrzewam, że o Wisły Kraków nie będę mówił, bo pewnie to by było zbyt oczywiste, ale niech to będzie mecz, w którym nie wystąpiłem, a bardzo mi się podobał i takie fajne, pamiętam, koszulki mieliśmy, to nie są czary, Śląsk ma puchary z Arką Gdynia. Niestety za kartki wtedy pauzowałem, to niech będzie ten mecz. Największy pracuś w szatni Śląska? Piotrek Celeban i Mariusz Pawelec. Największy żartowniś? Największy żartowniś. Myślę, że najbardziej się śmialiśmy z Łukasza Madaja, więc niech będzie, że to on. Wspominałeś o najtrudniejszych rywalach na treningach, a który rywal w lidze z piłkarzy przysporzył ci najwięcej problemów? W lidze? Iwica Wrdoljak i Łukasz Trałka. Czy jakiś założonych celów w Śląsku nie udało ci się zrealizować? Tak. Pucharu Polski nie zdobyliśmy. To jedyne trofeum, które nie udało mi się tutaj zdobyć i żałuję, bo mieliśmy... Był dwumecz, pamiętam, i przegraliśmy u siebie 2-0 z Legią, pojechaliśmy tam, wygraliśmy 1-0, byliśmy dobrze, tutaj bardzo słabo graliśmy u siebie, ale tam graliśmy bardzo dobrze, ale zabrakło nam. To nie udało mi się jeszcze zdobyć w Śląsku Wrocław.